W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładów po to, żeby przekonać się, że wszystko to, czego nauczyliśmy się o własnościach działań arytmetycznych, czyli o rozdzielności mnożenia względem dodawania, o łączności mnożenia, o przemienności mnożenia, to ma zastosowanie również wtedy, kiedy mamy do czynienia z liczbami ujemnymi. No to zróbmy pierwszy przykład. Wszystkie te przykłady to są zadania z naszego portalu Khan Academy. No i pierwsze zadanie jest takie, które z poniższych wyrażeń są równoważne wyrażeniu minus 2 razy 5 odjąć 3. Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. No dobrze, ktoś mógłby powiedzieć, że zrobi to tak. 5 odjąć 3 to jest 2. 2 razy minus 2 to jest minus 4, więc teraz muszę znaleźć, które z tych wyrażeń jest równe minus 4 i będę miał prawidłową odpowiedź. No i to jest dobrze, oczywiście, można to tak zrobić. Nie ma problemu. Ale za chwilę będziemy mieli do czynienia z wyrażeniami, gdzie nie będą występowały same wartości numeryczne, ale również jakieś zmienne i wtedy to już nie jest. Aż tak oczywiste, więc zróbmy to od razu taką ogólną metodą. Skorzystajmy tutaj z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Czyli wezmę tę minus dwójkę i pomnożę ją przez te, przez te liczby, które są w nawiasie. Pomnożę przez piątkę i pomnożę przez minus 3. Czyli napiszę, że to jest tak minus 2 pomnożone przez 5. I do tego muszę dodać minus 2 pomnożone przez tę drugą liczbę, a tą drugą liczbą jest minus 3. Lub równoważnie, mógłbym to zapisać w takiej postaci, że to jest minus 2. Tutaj jest wszędzie mnożenie. Pomnożone przez 5. Pomnożone przez 5 odjąć, bo tu mam minus. Minus 2. Pomnożone przez 3. Czyli albo ten minus jest tutaj przy trójce, że mam plus, minus 2 razy minus 3, albo widzę, że to jest odejmowanie, więc napiszę, że to jest odjąć ten czynnik, który był przed nawiasem, czyli minus 2, razy trójka. Wtedy już bez minusa. Czy tutaj ten minus, czy tutaj, to jest wszystko jedno. Ważne, żeby o nim nie zapomnieć. No i teraz mogę wykonać te mnożenia tutaj poszczególne. Minus 2 razy 5. To jest minus 10, a to drugie mnożenie to jest minus 2 razy minus 3, to jest plus 6. Plus 6. Albo tutaj mam minus 2 razy 3, to jest minus 6, ale jest minus przed tym, minus minus 6, 2 minusy dadzą plus, czyli to jest po prostu równe plus 6. No to widzę, że to jest równe temu drugiemu wyrażeniu tutaj. I to, to pierwsze nie jest dobre. No i rzeczywiście, Minus 10 plus 6 to są oczywiście minus 4. Tak jak to wcześniej obliczyliśmy. Wszystko się zgadza. No oczywiście nie zaznaczę tej trzeciej odpowiedzi, skoro znalazłem dobrą odpowiedź. No dobra, zróbmy następny przykład. Które z poniższych wyrażeń są równoważne takiemu wyrażeniu? Minus S razy T razy S. No dobrze. Minus S razy T razy S. Czyli mam iloczyn takich trzech czynników. Może go sobie tutaj przepiszę. Minus S pomnożone przez t razy t i razy jeszcze trzeci czynnik razy s razy s. No i czemu to będzie równe? To wygląda trochę podobnie do tego drugiego, ale niedokładnie. Mogę tutaj na przykład zamienić kolejność, na przykład przesunąć ten ostatni, ten ostatni czynnik na początek. Wiemy, że mnożenie jest przemienne, czyli mogę napisać to w takiej kolejności, że to jest s, to, które było na końcu, razy minus s, które było tutaj w środku, i pomnożone przez t. I teraz to dokładnie wygląda tak, jak to drugie wyrażenie tutaj, więc to jest na pewno dobrze. To pierwsze, to raczej nie jest dobrze, bo tutaj mamy odejmowanie, t odjąć s, a tutaj nie mamy żadnego odejmowania. No ale przekonajmy się, że to na pewno nie jest dobrze i przepiszmy to do jakiejś innej postaci, spróbujmy to uprościć. Najprościej będzie chyba tutaj wymnożyć, skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania czy też odejmowania. Więc znowu mogę tutaj wymnożyć t razy s i wymnożyć. S razy S, czy też minus S razy S. Czyli będę miał z tego pierwszego mnożenia T razy S, to będzie po prostu T razy S. No i tutaj jest potem minus S razy S. Tak, S razy S. Równie dobrze mogłoby napisać, że to jest T razy S. T razy S, odjąć S do kwadratu. No widzimy, że to nie jest równe temu wyrażeniu, które tutaj mieliśmy na początku. To był iloczyn trzech czynników, a tutaj mam... Sumę takich, czy też różnicę takich wyrażeń. Każde z nich jest iloczynem dwóch zmiennych. Tutaj mamy teraz S tu mamy S kwadrat. Widać, że to nie jest to samo. Czyli ta odpowiedź na pewno nie jest dobra. Dobrze, zróbmy jeszcze kolejny przykład. Które z poniższych wyrażeń są równoważne do minus X razy minus Y razy X. No i tutaj znowu mam iloczyn trzech czynników. No i tutaj sugestia jest taka, żeby. Ten minus X pomnożyć przez wynik mnożenia, może tak napiszę, tutaj nawias, i tutaj mamy później minus Y pomnożone przez X przez X, przez ten X. No ale mnożenie jest łączne. Tutaj ktoś postawił nawias w ten sposób, żeby najpierw wymnożyć minus Y razy x, ale równie dobrze mógłbym to mnożenie wykonać w innej kolejności, tu nie ten zielony. W innej kolejności napiszę na razie bez nawiasów. No i tutaj ktoś wstawił te nawiasy w ten sposób, że najpierw to mnożenie wykonywał. No ale ja mogę najpierw wykonać to mnożenie. To jest o tyle ciekawe, że tutaj mam dwa ujemne czynniki. No i jak dwa ujemne przez siebie pomnożę, to minus razy minus da nam plus. Czyli wynik tego działania tutaj, tego mnożenia, to będzie to samo co X razy Y. X razy Y. No i to jeszcze pomnożę potem przez ten X, który był na końcu. No i tutaj już ładnie to wygląda, bo nie mamy żadnych minusów, ale to jeszcze nie jest żadna z tych odpowiedzi, które tutaj mamy. No ale znowu mogę tutaj skorzystać z przemienności i tego x przesunąć na przykład na początek i napisać, że to jest x. razy x i razy y. No i teraz te dwa x -y na początku tutaj mogę wymnożyć x razy x to jest to samo co x do kwadratu razy y. No i to już rzeczywiście po skorzystaniu z przemienności wcześniej z łączności dostaliśmy, że ta druga odpowiedź jest dobra. No, a co z tą pierwszą? No pierwsza na pewno nie jest dobra, dlatego że tutaj dostajemy po prostu liczbę równą 0. No bo mamy w nawiasie x odjąć x. x odjąć x to jest po prostu 0. Cokolwiek pomnożone przez 0 daje 0, czyli to jest po prostu równe 0, czyli to na pewno nie jest to wyrażenie. Czyli pierwsza odpowiedź nie jest dobra, druga jest dobra, więc to już jest koniec. I ostatni przykład. Które z poniższych wyrażeń są równoważne w wyrażeniu a razy minus 10 dodać 11? No to znowu możemy tutaj skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania i pomnożyć to a przez minus 10 i dodać do tego wynik mnożenia a przez 11. Czyli tak, to będzie to samo, co a razy minus 10 to jest minus 10a, natomiast a razy 11 to będzie dodać a razy 11 to jest 11a. No, i widzimy, że pierwsza odpowiedź jest dobra. To jest dokładnie to samo wyrażenie. No ale druga też jest dobra, dlatego że tutaj jest tylko zmieniona kolejność tych, tej sumy. No bo najpierw jest napisane 11a, a potem jest napisane minus 10a. A wiemy, że dodawanie jest przemienne. Minus 10a dodać 11a, to jest to samo, co 11a dodać. Można myśleć o tym w ten sposób, że to jest dodać. Minus 10a. Czyli widzimy, że te wyrażenia rzeczywiście są tożsame, więc ta odpowiedź również jest poprawna. Czyli tutaj mamy dwie dobre odpowiedzi.